Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Przekaż 1% swojego podatku na rzecz Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego. Dodatkowe środki pomogą nam zorganizować jeszcze więcej darmowych i wartościowych kursów dla osób niewidomych i słabowidzących. Dzięki temu będzie im łatwiej znaleźć pracę i cieszyć się niezależnym życiem. Wystarczy, że wpiszesz w swoim zeznaniu podatkowym nasz numer KRS 40170802. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego. Prowadzimy osoby niepełnosprawne do ich celów. Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku na Wasze wyraźne życzenie zajmiemy się programem iTunes. Mówiąc w największym skrócie, program iTunes jest aplikacją odtwarzającą pliki audio i wideo. Dodam od razu, że to oczywiście nie jest prawdą. iTunes jest mega funkcyjnym kombajnem, który umożliwia nam zrobienie dosłownie tysiąca rzeczy. Zaczynając od odtwarzania plików audio i wideo, przez kupowanie plików i aplikacji, subskrypcje podcastów, wypożyczanie filmów wideo, posłuchanie internetowych stacji radiowych i wypalanie płyt z muzyką czy z filmami. Ponieważ program jest przeogromny, w dzisiejszym odcinku skupimy się tylko na kilku podstawowych elementach. To jest kilka słów o wyglądzie, kilka słów o tym, jak dodawać pliki i katalogi do biblioteki iTunes, o tym, jak tworzyć playlisty i dodawać do playlist pojedyncze utwory, jak przeprowadzać synchronizację z urządzeniami iOS, jak tworzyć dzwonki i audiobooki. Wracając do samego programu, dzisiaj będę korzystał z wersji 10, 5, coś tam coś. To nie ma specjalnego znaczenia, ponieważ od wersji 10 iTunes bardzo dobrze współpracuje z programami odczytu ekranu. Wcześniej wyglądało to zgoła inaczej, ale na szczęście od wersji, tak jak wspomniałem, 10 ta współpraca naprawdę wygląda bardzo przyzwoicie. Dzisiaj korzystam z programu NVDA w najnowszej wersji i jak się zaraz sami przekonacie, Agatki jako syntezy. Jako urządzenie iOS do demonstracji posłuży nam iPhone 4S. Zatem, aby nie przedłużać, przejdźmy do samej aplikacji. iTunes. Aplikacja iTunes. Sama aplikacja, jeśli chcielibyście ją pobrać, to z własnego doświadczenia od razu radzę, pobierajcie ją sobie z witryny dobreprogramy.pl zamiast z oficjalnej strony Apple. Może ja robię coś źle i tak dalej, ale według mnie o wiele wygodniej jest pobrać sobie aplikację iTunes ze strony właśnie www.dobreprogramy.pl. Teraz co do samego układu, jak poruszamy się po aplikacji iTunes. Jeśli zainstalujecie sobie aplikację, warto od razu na wstępie ustawić sobie parę rzeczy. Nie będę mówił o wszystkim, ale o kilku podstawowych elementach. To znaczy, najpierw w momencie, gdy zainstalujemy program, najwygodniejszym sposobem poruszania się dla nas będzie wykorzystanie strzałek góra-dół i klawisza tabulacji oraz shift tabulacji. Najwygodniej poruszać nam się po tak zwanych źródłach. Książki 2 z 5, poziom, programy dostępne, książki 2 z 5, muzyka 1 z 5, poziom 2. Domyślnie po zainstalowaniu programu mamy zawsze źródła muzyka. Muzyka. Książki 2 z 5, poziom 2. Książki. Programy dostępnych, uaktualni. Programy. Dźwięki 4 z 5, poziom. Dźwięków nie ma. Radio 5 z 5, poziom. Radio i coś tam jeszcze. Nie pamiętam. Po samej instalacji mamy tylko tyle. Teraz możemy tutaj sobie wybierać, które opcje, które źródła, o których za chwilę dalej, mają się nam wyświetlać. W tym celu wchodzimy sobie po prostu w menu plik, a czy wchodzimy w menu lewym altem. Edycja rozwijana altem. Przechodzimy do edycji.
Preferen, i strzałką w górę wybieramy preferencje. Możemy też do preferencji wejść sobie skrótem Ctrl przecinek. Preferencje ogólne, dialog, nazwa biblioteki, biblioteka, właściciel źródła. Po otwarciu preferencji, gdy ruszymy się tabulatorem, przycisk ZAA, ogólne odtwarzanie, udostępnij. Jesteśmy na zakładce ogólne, domyślnie. Nazwa biblioteki, biblioteka źródła, ZAA, na filmy, pole wyboru nieoznaczone. I możemy sobie tutaj wybierać, czy mają być filmy. Programy TV, pole wyboru nieoznaczone Alt-V. Programy telewizyjne, tu oczywiście chodzi o streaming. I tu nas pole wyboru nieoznaczone Alt-I. iTunes. Książki, pole wyboru oznaczone Alt-K. Książki, widzimy, że jest zaznaczone. Programy, pole wyboru oznaczone Alt-M. Programy oznaczone. Dzwonki, pole wyboru oznaczone Alt-I. Dzwonki. Radio, pole wyboru oznaczone Alt-M. I tak dalej, i tak dalej. Te opcje, które chcemy, to tutaj sobie możemy zaznaczyć, żeby te źródła nam się wyświetlały. Kolejną rzecz, którą warto ustawić, to także wchodzimy sobie w menu. Widok rozwijamy sobie. I tutaj mamy jak gdyby dwa elementy. Lista albumów. Jeden to wybieramy sobie. Lista CT, lista albumów CT, RL, Shift 4 niedostępny. Siatka C, Coverflow CT, przeglądarka kolumnowa rozwijane T. Opcję przeglądarka kolumnowa, ponieważ każde źródło, co zaraz zademonstruję, może być wyświetlane na kilka sposobów. Załóżmy, że źródło, na przykład muzyka, zawiera po prostu muzykę. Sposób wyświetlania polega na tym, że w jednym oknie mamy wyświetloną zawartość. Jeśli nie sortujemy jej w żaden sposób, mamy ją wyświetloną najczęściej w postaci plików wyświetlonych w kolejności alfabetycznej. Tutaj przeglądarka kolumnowa umożliwia nam wybór przeglądarkę kolumnową C, T, L, dodatkowych L, opcji. Rodzaje niedostępne, gatunki niedostępne, G, wykonawcy gdzie niedostępne, możemy sobie A, kompozytorzy niedostępne, przeglądarka kolumnowa rozwijane T. Wybrać, co się mają wyświetlać. Czy mają się wyświetlać gatunki, czy mają się wyświetlać wykonawcy, czy mają wyświetlać się albumy i tak dalej, tych opcji tutaj jest dość sporo. Jeśli sobie wybierzemy którąś z tych opcji, to później ta opcja pozostaje dostępna i jak gdyby korzystając z tych wybranych opcji, możemy używać ich do sortowania naszych danych. Jak to wygląda? Bo na razie to jest sama teoria dla Was. Pokaż grafikę. Już przechodzimy na źródło. Radio, widok, źródła, widok drzewa. Poziom 2, radio 5 z 5. Dźwięki 4 z 5, poziom 2. Tamte opcje nie były dostępne, bo byłem ustawiony na pozycji źródło. Programy dostępnych, książki 2 z 5. Ale teraz sobie wejdziemy na muzykę. I teraz idąc tabulatorem raz. Poziom 1, hamol 0, 2, czas 17. Jestem tutaj Star, czas 3, na jakiejś 50, czas 4, liście, 32, Rednex VS, gdzie mam Rolling Home, różne 4, wyświetlone 4, utwory, ale gdy pójdę tabulatorem dalej, lista, wszyscy wykonawcy, 103,51. To słyszymy, gdzie mamy listę o nagłówku wszyscy wykonawcy i możemy teraz z strzałkami góra-dół wybierać poszczególnych wykonawców i przykładowo wybieram sobie Adele. Wracam się na okno, gdzie wyświetlają mi się pliki, czyli Shift-A. Muzyka, lista, 1, Daydreamer, czas 3. I teraz mam wyświetlone wszystkie pliki. 2, Best for Last, czas 3, Hashing Pavements, 4, które wykonuje Adele. Oczywiście to nie lista. Musi być tylko sortowanie przez wykonawcę. Wszyscy wykonawcy, 103,51. Jeśli pójdę sobie dalej tabulatorem, lista. Wszystkie albumy 16,51. To mogę sobie sortować wszystkie pliki, które dodałem do biblioteki poprzez albumy, ich nazwy. Californication, Dark Horse 51, Gemini 51, 4, na przykład Gemini Kasi Kowalskiej. Lista, muzyka, lista, TH, Istime, czas 4, zaznaczony. I mam tutaj wszystkie pliki. Oto ja, czas 5, no Carter, czas 7, 40, albumu, czas 3, 10, Gemini. Oczywiście nie będę tutaj opowiadał o wszystkich ustawieniach i tak dalej, bo jest tego naprawdę sporo. To są takie najbardziej podstawowe ustawienia, które są potrzebne, aby wygodnie współpracować z programem iTunes. Teraz kilka słów o podstawowej funkcjonalności tego programu, to znaczy odtwarzaniu.
Odtwarzanie jest bardzo proste, ponieważ będąc na liście, jakiejkolwiek liście tutaj, gdzie znajdują się pliki, wystarczy nacisnąć klawisz Enter. I zaczyna się odtwarzanie. Jeśli chcemy zatrzymać, wystarczy jak damy spację. Analogicznie, bo to jest na zasadzie pauzy, spacją możemy uruchomić utwór. Utwory możemy sobie przewijać, wykorzystując skrót Ctrl, Alt i strzałki w lewo, w prawo. Możemy sobie przewijać. Możemy utwór zgłaśniać, wykorzystując skrót Ctrl, strzałka w górę. Ściszymy. O. I z powrotem podgłaśniamy. Możemy sobie wrzucić następny utwór, naciskając Ctrl, strzałkę w lewo, to jest poprzedni, a w prawo utwór kolejny. I tak dalej. Jak więc widzimy, nawigacja po samym programie, po plikach wcale nie jest skomplikowana. Oczywiście analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdybyśmy chcieli nie tylko posłuchać muzyki, ale na przykład chcielibyśmy posłuchać sobie stacji, powiedzmy, radiowych. Też przenoszę się najpierw po źródłach, chodząc strzałkami góra-dół. Dochodzę do radio, daję tabulator, wchodząc na listę. I tutaj mamy radia internetowe podzielone według rodzaju emitowanej muzyki. Zaznaczone. Alternative rock zwinięte, ambient zwinięte, blues zwinięte 7, slash rock, slash sal zwinięte, college univers, comed zwinięte, country zwinięte 12 z 20. Może odrobinkę country. Rozwijamy sobie strzałką. A Canada country, a country, a peradianet, a jeden co, a. I tutaj mamy oczywiście alfabetycznie poukładane stacje America S country, z całego świata. America S country, komentarze commercial pre hot country hits S. No tutaj może amerykańskie country, w końcu stamtąd się ta muzyka wywodzi. Naciskam Enter i możemy sobie słuchać. Ściszmy. Wykorzystuję oczywiście skróty do tego, aby sobie ściszać utwór. Nawet nie sprawdzałem, więc zrobię to teraz z wami. Nacisnę po prostu Ctrl i strzałkę w prawo, czy wskoczy mi kolejna stacja radiowa. Grać przestało, ale czy zacznie grać? Otwieram URL Dialog i Tunes. Radio Widok Drzewa, Ameryka. Proszę bardzo. Tutaj już mamy typowe country. I tak dalej. Obsługa jest banalna. Kilka dosłownie skrótów klawiszowych. Jest to naprawdę bardzo wygodny program do słuchania muzyki. Oczywiście mamy tutaj wiele więcej możliwości. Możemy słuchać podcastów, książek i tak dalej, i tak dalej. No ale to jest ta najbardziej podstawowa funkcjonalność. O jednym sposobie poruszania się wspomniałem. To jest właśnie bardzo ograniczone pole po samych źródłach. Książki 2 z 5, programy, dźwięki 4, radio 5 z 5, poziom i tunes story 1 z 3, poziom 2. Na końcu źródeł mamy pozycję iTunes Store, czyli sklep, gdzie możemy sobie kupować muzykę, możemy wypożyczać filmy i tak dalej, i tak dalej. I to jest taki najbardziej podstawowy widok, zanim podłączymy zewnętrzne urządzenie iOS, czyli iPhone'a, iPoda lub iPada. Ale jeszcze, zanim przejdziemy do tego rozszerzonego widoku, co będzie, jak pójdziemy sobie dalej tabulatorem. Wróciłem z powrotem do muzyki. Cały czas mamy tutaj wyświetlony album. Gemini, więc może też się skasujemy. Z klawiszem Home wskoczyłem na górę listy, czyli z powrotem mam wszystkie albumy. Wszyscy wykonawcy. Czyli w pierwszym oknie wyświetlają mi się wszystkie utwory. Idziemy dalej tabulatorem. Możemy tutaj, mamy przycisk nowa lista utworów. Możemy pomieszać, czyli odtwarzać losowo. Powtarzaj wszystkie przycisk. Mogą się utwory powtarzać. Grafikę, przycisk.
Pokaż grafikę. Pokaż grafikę, to akurat nas nie interesuje. 18:47 i 22 sekundy. 304 utwory. 304 rzeczy, łączny czas. 18:47 i 22 sekundy. 1,42 GB. Tyle godzin będzie trwało odtwarzanie ciągłe wszystkich utworów. Odtwarzaj przycisk. Gdy idziemy dalej tabulatorem, mamy przycisk odtwarzaj i dalej. Wycisz przycisk. Wycisz. Głośność suwak 34,1%. Głośność do regulacji. Jeśli nie chcemy korzystać z klawiszy skrótu, odnajdziemy to pod tabulatorem. Max, głośność przycisk. Jednym przyciskiem możemy włączyć maksymalną głośność. Tryb wyświetlania przycisk. Widok listy. Tu możemy zmieniać tryby wyświetlania. Widok listy albumów, przycisk opcji oznaczone. Widok listy albumów, taki jest u mnie wybrany. Widok siatki, przycisk opcji nieoznaczone. Widoku siatki nie polecam. Widok profilów, przycisk opcji nieoznaczone. Tego także. Opcje wyszukiwania, przycisk. Opcje wyszukiwania to już powiedzmy źródła, widok drzewa, bardziej zaawansowane. I z powrotem dotarliśmy muzyka. Do naszej muzyki, czyli tabulatorem przeszliśmy na około. Teraz co się stanie w momencie, gdy podłączymy jakieś urządzenie iOS do naszego programu iTunes, do naszego komputera? W tym momencie iPhone jest już podłączony, więc ja po prostu zejdę sobie po źródłach strzałeczką w dół. W momencie, gdy podłączymy urządzenie iOS, pod pozycją źródła iTunes Store i pod pozycją zakupione programy, gdzie można sobie zarchiwizować zakupione na urządzeniach iOS programy, pojawią się nowe jak gdyby źródła, kolejna pozycja na tej liście, czyli urządzenia. Radio 5 z 5 poziom 2, iTunes Store 1 zakupione, 2 z 3 zakupione, w Piotr Witek to 3 z 3 poziom 1 urządzenia rozwinięte, 3 z 4. Urządzenia. I to źródło jest rozwinięte, ponieważ jeśli byśmy podłączyli do komputera kilka urządzeń iOS, one wszystkie byłyby tutaj widziane i każde z nich posiadałoby osobną zakładkę, tak jak idę teraz strzałkę w dół. Poziom 2 Piotr Witek, iPhone, bateria 100% naładowana, zwinięte 1 z 1. I słyszymy, tutaj mamy akurat podpięty tylko iPhone. Gdyby były podpięte inne urządzenia, to one niżej by się wyświetlały. Gdy pójdziemy sobie niżej, poziom 1 listy utworów rozwinięte 4 z 4. Słyszymy, że oznajmia nam NVDA i iTunes listy utworów. To są listy utworów, które ja sobie stworzyłem, które później synchronizowane są z urządzeniem iOS i na tym urządzeniu mogą być one odtwarzane. Poziom 2 Adele 19, 1 z 11. I tu słyszymy Adele. Alunia 2 z 11, poziom 2. Tu akurat mojej żony jakaś playlista. Bon Jovi, Greatest Hits, STH. Bon Jovi. Kasia Kowalska, Gemini. Kasia Kowalska, 11, Gemini. Milow 5. I tak dalej, i tak dalej. Jakieś tam listy utworów. Kasia Kowalska, Gemini, Bon Jovi, Alunia 2 z 11, poziom 2. I teraz 19, zanim 1. Przejdziemy do tego, jak samemu sobie tworzyć takie listy. Poziom 1 listy utworów rozwinięte. Zatrzymajmy się na sekundę. Poziom 2 Piotr Witek, iPhone. Przy samym urządzeniu. W momencie, gdy na tej pozycji oznaczającej nasze urządzenie iOS pójdziemy sobie tabulatorem. Przycisk. Pod informacje przycisk opcji nieoznaczone. Dochodzimy tutaj do kilku jak gdyby zakładek i funkcji, które możemy sobie uaktywnić. Informacje, w momencie, gdybym teraz zaznaczył tą opcję, informacje umożliwia nam sprawdzenie, czy nasza wersja oprogramowania jest najbardziej aktualna, umożliwia nam między innymi włączenie w starszych wersjach iOS trybu voice-over albo powiększenia. Jest to opcja do wyboru, może nawet spróbujemy ją znaleźć. Stacja. Gdyby ktoś z Was zakupił sobie urządzenie, które nie posiadałoby systemu iOS w wersji 5.0, które włącza program VoiceOver automatycznie, informacje. To tutaj należy sobie zaznaczyć informacje i teraz pójdziemy dalej i po kolei będę tłumaczył opcje, które napotykamy po kolei. Programy, przycisk opcji nieoznaczone. Tu mamy programy, które także możemy przeglądać, synchronizować. Dźwięki, jeśli zaznaczymy tą opcję, dźwięki tak samo, dźwięki, czyli
dzwonki w przypadku iPhone'a. Muzyka, przycisk opcji nieoznaczone. Muzyka, wiadomo, muzykę. Filmy, przycisk opcji filmy. Programy TV, przycisk programy opcji nieoznaczone. TV. Książki, przycisk opcji nieoznaczone. Książki, zarówno tekstowe, jak i audio. Zdjęcia, przycisk opcji nieoznaczone. Zdjęcia. 30 tekst. 30 tekst. To są wszystkie te pozycje, możemy synchronizować osobno, szczegółowe ustawienia im przypisując. Czyli czy na przykład wszystkie dźwięki mają być synchronizowane, cała muzyka i tak dalej, i tak dalej. Opcji jest co niemiara, więc za chwilę zademonstruję to tylko na przykładzie muzyki, ale najpierw jeszcze informacje. To możemy synchronizować kontakty. Lista rozwijana Windows, wszystkie kontakty, zaznaczone grupy. Ale to mówię, to wszystko kontakty są synchronizuj kalendarze z pole wyboru. Mnóstwo opcji i ustawień, których nie będziemy teraz opowiadać. Synchronizowanie kont e-mail. Synchronizuj zastąp dane w tym kontakty, pole notatki podczas. Możemy tutaj sobie naprawić nasze urządzenie, jeśli jest zepsute, nie reaguje i tak dalej, coś mu się stało, możemy tutaj przywrócić mu ustawienia fabryczne. Dalej widzimy informacje, jak dużo dane zawierają na naszym urządzeniu iOS. 0,11 GB. 0,11 zdjęcia. Programy 2,9 GB. O, tutaj widzę, program do nawigacji mi pobrał dużo danych. Książki audio 300 MB. Pasek pojemności tekst. Inne 0,65 GB. Inne to z reguły oznacza inne, czyli pliki systemowe. Wolne 8,5 GB tekst. I tu mam informację, że wolne mam 8,5 GB. Synchronizuj przycisk. I teraz tu mam przycisk do synchronizacji. Nowa lista utworów, przycisk. Może tutaj stacja, jeszcze podsumowanie. Przejdźmy szybko. Zdjęcia, nazwa, pojemność. Dokładnie. Czyli nie informacje, a wybieramy sobie podsumowanie. Nazwa, Piotr Witek, iPhone, tekst. I tu mamy informację, możemy sobie nazwać nasze urządzenie, pojemność i tak dalej. Numer telefonu, archiwizowany, archiwizuj na iCloud. Możemy sobie ustawiać różne dziwne rzeczy. Wersja tekst. Ostatnia archiwi. Wersja. Sprawdź uaktualnienia oprogramowania. Aktualnienia. Aktualne i odtwórz przycisk, gdyby ten iPhone sprawia opcję. Tu możemy odtworzyć sobie ten nasz urządzenie iOS. Otwieraj iTunes z chwilą podłączenia. Synchronizuj z tym iPhone M. Synchronizuj tylko zaznaczone utwory. Wybieraj wersję w jakości S. Konwertuj utwór. Ręcznie zarządzaj muzyką. Konfiguruj uniwersalny dostęp. Przycisk. Konfiguruj uniwersalny dostęp. To są opcje, które są niezbędne do włączenia, jeśli mamy system iOS niższy niż 5 na naszym urządzeniu. Czyli kupujemy sobie urządzenie, instalujemy program iTunes, podłączamy urządzenie do komputera. Pewnie wtedy i tak się włączy jakiś kreator i tak dalej, ale gdyby się nie włączył, to schodzimy sobie na nasze urządzenie, które jest wykryte, zaznaczamy pierwszą pozycję przed informacjami i tabulatorem odnajdujemy pozycję. Konfiguruj uniwersalny dostęp. Konfiguruj uniwersalny dostęp. Jeśli dostęp tutaj naciśniemy sobie spację, VoiceOver, przycisk opcji oznaczone Alt V. Zaznaczamy sobie na przykład VoiceOver. Albo Zoom, jeśli jesteśmy osobą słabowidzącą. Żadne przycisk opcji oznaczone. Albo po prostu zostawiamy żadne, jeśli nie potrzebujemy żadnego wsparcia. Na koniec oczywiście klawisz OK. I w tym momencie program iTunes zapyta nas, czy zmienić gesty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo są inne dla osób wykorzystujących czy to program VoiceOver, czy to program Zoom. Okej, jest tego naprawdę mnóstwo. Nie chciałem, żeby podcast był za długi, ale po prostu się wydłuża z minuty na minutę. Ale okej, przestawimy sobie tutaj powiedzmy na muzyczkę. Programy, dźwięki, przycisko, muzyka, przycisko. Muzyka. Spacja, oznaczone. Ciągle jestem na moim urządzeniu. I jakie mamy opcje dostępne przy synchronizacji muzyki? Utworów. Syncent, ile musi, library, przycisk opcji oznaczone.
Możemy wybierać, czy mają być zsynchronizowane całe biblioteki, czy tylko playlisty, czy dołączamy teledyski i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Na dzień dobry, na starcie, jeśli nic nie zmienicie, nic nie przestawicie, po prostu będą synchronizowały się wasze playlisty, które sobie utworzycie. Skoro się mają synchronizować playlisty, to przejdźmy wreszcie do tego, jak taką playlistę stworzyć. Żeby stworzyć sobie playlistę, w nowym czy w nowo zainstalowanym programie iTunes, to przede wszystkim musimy do tego programu dodać muzykę. Jak taką muzykę dodajemy? Otóż dodajemy ją w bardzo prosty sposób, to znaczy wchodzimy w menu plik. Plik rozwija nowa lista z nowy folder. I wybieramy pozycję. Jeśli chcemy dodać jeden plik, dodaj do biblioteki CTR. Dodaj do biblioteki. Dodaj folder do biblioteki B. Jeśli cały katalog, to dodaj folder do biblioteki. Dodamy sobie najpierw folder. Przeglądanie w poszukiwaniu folderu dialogowego. I w tym momencie otwiera nam się poziom 0 pulpit rozwinięty. Okienko dialogowe, gdzie posługujemy się strzałkami w lewo, w prawo, góra, dół, czyli na zasadzie drzewka, aby wybrać sobie, wskazać folder, który ma być dodany do programu iTunes. Anuluj przycisk. Utwórz nowy folder, przycisk Alt, ok, przycisk. Anuluj widok drzewa. Tansonem re na pozycja słon. Nick Twisz 2000 Wisch. Larni Matti Piekna Swinie. Himacowski Candrar. Anna Eriksson. No to dodamy sobie Annę Eriksson. Po prostu klawisz Enter na danym katalogu. I to usłyszeliście charakterystyczny odgłos dodawania utworu do utworu, tudzież katalogu do programu iTunes. Odtwarzaj przycisk. Przechodzę sobie teraz tabulatorem do listy, na której sobie będę mógł wybrać albo albumy i wtedy szukam sobie tego albumu, który dodałem. Garden of Love. I teraz jak się cofnę dwa razy tabulatorem, jestem na liście. 2,53 RD. Gdzie mam 3, Poison, czas 4, wszystkie utwory z tego albumu. Daję Enter i te utwory już się odtwarzają. Wszystko działa. Banalnie. Nie ma tutaj żadnej filozofii. Aby wam to zademonstrować, jeszcze raz dodamy inny folder. Nowy folder, nowa lista, edyt, zamk, dodaj folder do biblioteki. Dodaj folder do biblioteki. Przeglądanie w poszukiwaniu folder, anuluj przycisk. Ok, przycisk. I tutaj nowy folder, widok drzewa. Anna Himacow, Anna. Dodamy sobie Candrare 25 Larni Matti Piekna Himacowski Candrare 25. Płytkę zespołu Him. Enter. I w tym momencie album został dodany. I teraz znowu, albo mogę sobie przejść do źródeł, bo niestety przerzuca nas po dodaniu zawsze na początek jak gdyby odtwarzacza. Więc przechodzimy jeszcze raz do źródła. I teraz tak, możemy sobie albo przejść na album, albo możemy sobie wybrać wykonawcę. Możemy skrótem się posłużyć i naciskam literkę H w tym przypadku. I od razu wskoczyłem na tego wykonawcę na liście. I teraz oprócz samego jednego albumu mam wszystkie utwory tego wykonawcy. No to jakoś się rozkręca z muzyczka. Ale jak słyszymy, wszystko gra w przenośni i dosłownie. Także są to naprawdę bardzo proste manewry, że tak powiem. Wiemy, jak dodawać bibliotekę, to teraz dodajmy sobie jeden pojedynczy utworek.
Edycja, zamknij, dodaj do biblioteki. Dodaj do biblioteki. Nie folder, tylko samo dodaj do biblioteki. Dialog, nazwa pliku. No i na tej samej zasadzie drzewka wybieramy sobie. Na przykład Red Hot. Jak szukamy teraz tego? Dokładnie tak samo. Nowa lista. Wszystkie jeden album 51. Czyli tak, nie albumy. Lista. 51, 48, ale Red Hot, R, czyli znowu na liście wykonawców R, naciskam i proszę bardzo, jeden utwór tylko i już jest odtwarzany. Jeszcze jeden dodamy, czyli menu plik, dodaj do biblioteki. Folder i wybieramy sobie z drzewka. Może The Cure. I teraz znowu niestety musimy przejść na sobie na tą listę. Poziom 2 muzyk, lista, Red Hot Chili Peppers, C, AC of Basset, Adona 5, Alice Cooper, Al Sain, Alter Bridge, Anna L, Angela T, Red Ordo, Varion, Spi, Aval, Kto, Wilson, 10, Maniac, Aval, Varion, Tredo, Sugababes, Red Ordo, 51, wszyscy wykonawcy. Daj się zabawnie. Stoblock 50, T, H, E, Zalink 50, Chris Rea 51, T, H, E, Zalink 50, Stoblock 50, Brian Adams 51, 18, 106. To może drugi tam jeszcze widziałem. Nowa lista z zaznaczonych CTR. Iron Maiden. Nowa edycja. Zamknij. Dodaj do biblioteki. Dodaj do biblioteki. Pasek na. Utwórz nowy folder. Szukaj. Lista rozwijana. Szukaj. Lista. Wkładanie dysku. Nie. Dodaj nie wkładamy żadnego dysku. Szukaj. Pasek nasz. Szukaj. Lista rozwijana. A. Zwinięte. Tak pasek jest. Narzędzi. Folder wie lista. Anna L. Himat. Larni. Nick. Dazon. Iron Maiden. I tunel. I tutaj jeden, teraz. Pokaż grafikę, powtarzaj, pomieszaj przycisk. Nowa lista utworów. Lista. Wszystkie jedyna. Lista. Brian Adams 51 i Inner Church. Iron Maiden 51. O, proszę bardzo, mam Iron Maiden. Też jeden utwór tylko dodany. I teraz o, sobie możemy posłuchać, jak ludzie się bawią na koncercie. Okej, okay, ale zatrzymujemy. Tak więc widzimy, że dodawanie utworów jest banalne. Skoro już umiemy dodać do naszej aplikacji utwory, to teraz możemy sobie z tych utworów zrobić playlistę. Jak tego dokonujemy? Najłatwiej jest zrobić tak, aby właśnie w oknie, w którym wyświetlają się wszystkie utwory, wyświetliły się te utwory, z których chcemy stworzyć playlistę. Czyli albo możemy sobie wybrać utwory danego wykonawcy, albo po prostu możemy sobie wybrać konkretny album. Wybierzmy sobie dodany przed chwilką album Garden of Love. Wracam się na listę utworów. I tutaj mamy 10 utworów na liście, więc możemy sobie shiftem zaznaczyć i skoczyć end na koniec, albo po prostu nacisnąć Ctrl A, zaznaczając wszystko i w tym momencie wykorzystać skrót Ctrl Shift Natalia. Nazwij listę utworów, dialog podaj nazwę listy utworów, pole edycji, zaznaczone Anna Erickson, Garden of Love. Jak sami usłyszeliście, wyskoczyło mi okienko dialogowe z prośbą o podanie nazwy listy, nowej listy odtwarzania i program automatycznie zaproponował mi nazwę składającą się z nazwy wykonawcy i nazwy albumu. Anna Erickson, Garden of Love. A ponieważ ja się z tym zgadzam, to daję po prostu sobie Enter. I Tunes. Źródła, widok drzewa. Anna Erickson, Garden of I w tym momencie z pozycji źródła, muzyka na górze, zostaliśmy przeniesieni na dół do tej drugiej części, która znajduje się pod urządzeniami, czyli pozycja listy odtwarzania. Anna Erickson, Garden of Love. Na pozycji Garden of Love.
Teraz jestem między innymi moimi listami odtwarzania. Mogę sobie oczywiście przejść sobie tabulatorem na listę odtwarzania i przejrzeć, czy dokładnie wszystkie utwory zostały tutaj umieszczone. Są umieszczone, więc możemy sobie teraz dla waszych potrzeb dodać kolejną listę. Anna Eriksson już dodaliśmy, to teraz Legendary Rock Stars 51. Gdzie jest ten hymn? O, tutaj album akustyczny. 14 utworów. Ponownie Ctrl A. Ctrl Shift N jak Natalia. Lista utworów, dialog, podaj nazwę listy utworów. Pole edycji. Zaznaczone hymn akustyczny rare. Hymn Acoustic, więc ponownie tylko daję klawisz Enter, bo mi się nazwa podoba. iTunes, źródła. I w tym momencie mam już tutaj listę utworzoną. Kasia Kowalska, hymn Acoustic, Andrare 513. Jak więc widać, jest to banalne, ale teraz pytanie, jak dodać pojedynczy utwór? Muzyka, lista, lista. Otóż prawie w identyczny sposób, czyli najpierw musimy sobie wybrać utwór, więc wybierzmy sobie ten Iron Maiden i mamy ten utwór wybrany, wyświetla nam się jako jeden na liście, więc możemy się upewnić, że to o ten na pewno nam chodzi. Zatrzymujemy i korzystamy z menu kontekstowego albo z prawego kliku na myszce, aby wejść właśnie do menu kontekstowego. I tutaj dochodzimy do pozycji. Pokaż w eksplorator, pobierz okład, pobierz nazw, konwertuj znak, resetuj, utwórz wersję z konsoli, dodaj do listy utworów rozwijane. Dodaj do listy utworów. Teraz jest to menu rozwijane, więc dajemy strzałeczkę w prawo. A dole 19A. I mamy tutaj spis wszystkich list odtwarzania, list utworów, które znajdują się w programie iTunes, które sami stworzyliśmy. Alunia A. Anna Elkson, Garden of Love. Czyli na przykład ten Garden of Love, czy ten hymn, który stworzyliśmy. Ale ponieważ wiem, że tutaj na playliście mojej żony jest tylko jeden utwór, to do tej playlisty dodamy Iron Maiden, więc tutaj po prostu klikam sobie Enter. Muzyka, lista, odtwarzaj docelowy 1. I teraz już nie jesteśmy automatycznie przeniesieni. Poziom 2, muzyka 1 z 5. Więc sobie sami zejdziemy na nasze listy odtwarzania. Są Garden of Love 3 z 13, poziom 2. Alunia 2 z 13, poziom 2. Alunia. Ok, i teraz tabulatorkiem przechodzimy na listę. Alunia, lista, poziom 1, 6, V, E, I, T. 1, Flarofte, H, E, D, 6, V, E, I tu jest jakaś jedna piosenka zakupiona przez moją żonę. Stacja. I poniżej znajduje się Iron Maiden. Czyli najpierw leci sobie, jak kliknąłem Enter, jedna piosenka kupiona w iTunes, a tutaj, proszę bardzo, może lecieć zaraz kolejna. I te dwie piosenki składają się na playlistę. Ale to ja tak twierdzę, a wy wcale nie musicie mi wierzyć, więc co trzeba zrobić, aby synchronizować nasze playlisty z urządzeniem? Można to zrobić na kilka sposobów, a najprostszym jest wejście w menu w dowolnym miejscu programu, gdzie się znajdujemy i szybciej jest iść w górę strzałeczką. Synchronizuj Piotr Witek iPhone Y. Synchronizuj, w tym wypadku Piotr Witek iPhone. Gdyby były podłączone inne urządzenia, to tutaj one by się wyświetliły i moglibyśmy sobie wybrać, które urządzenia chcemy zsynchronizować. Pamiętamy, że mieliśmy na samym urządzeniu zaznaczoną opcję synchronizacji muzyki, więc nasza muzyka powinna się synchronizować, więc daję tutaj Enter i rozpoczyna się synchronizacja. Czy my możemy śledzić synchronizację? Tak, tutaj niestety może się to odbywać troszkę różnymi sposobami, ale najprościej, najszybciej jest po prostu przejść sobie tabulatorem. Utworów.
2. Pokaż grafikę przy. Powtarzaj wszystkie. Pomieszaj przycisk. Nowa lista. Lista. Alunia lista. Dokument. Dokument. O, nie zdążyłem. Ten odgłos oznacza, że utwory zostały zsynchronizowane z urządzeniem. Normalnie poruszając się tabulatorem możemy odnaleźć taką informację, na jakim etapie synchronizacji jest program iTunes. Najlepiej to robić nie z poziomu playlisty, ale stojąc na samym urządzeniu. Teraz sprawdźmy, czy nasze playlisty się synchronizowały. W tym celu uruchomimy nasze urządzenie iOS. Katalog społeczności. Wybierzemy sobie multimedia, muzykę. Ustawienia. Tapeta. I najpierw może od czego byśmy zaczęli? Tapeta. Przycisk. Ogólne. 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 Przycisk. Oczywiście wszedłem w ustawienia zamiast w muzykę. Muzyka. Zamknij muzyka. OK. Muzyka, listy, sklep. I teraz. Zaznaczone, listy, karta, wykonawcy, karta, 2 z 5. Nie będę może też już opowiadał o samym urządzeniu iOS. Anna Eriksson, Garden of Love. Ale możemy sobie Alunia. Przeglądać Adele 19. Listy. Alunia. Anna Eriksson, Bonjovi, Greatest Hits. Jak słyszymy, Anna Eriksson, Garden of Love. Mamy Annę Eriksson dodaną. I Hima też mamy dodanego. I otwórzmy sobie playlistę mojej żony. Zobaczmy, jakie tam są utwory. Zaznaczone. Listy. Zaznaczone. Wykonawcy. Karty. Utwory. Albumy. Więcej. Karta. No. Więcej. Karta. 5 z 5. Teraz może wezmę iPhone'a do ręki, bo tak był w pozycji dość niewygodnej. Jedna piosenka. I druga piosenka, którą dorzuciliśmy do playlisty. Czyli teraz tak samo. Wystarczy, żebym sobie tapnął i zaczyna się odtwarzać jakaś tam muzyczka. Poprzednia ścieżka. I pauza. Następna ścieżka. Mogę sobie kliknąć następną ścieżkę. I teraz drugi utwór, który wcześniej dodaliśmy do playlisty. Jak więc widzicie, samo synchronizowanie urządzenia, tworzenie playlist, dodawanie utworów itd. jest dosyć proste. Chciałbym Wam zwrócić jednak uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, ja zademonstrowałem Wam, jak utwory dodawać z dysku. Czyli te utwory, które dodawałem, muszą być w najlepszym wypadku oczywiście zripowane z jakiejś płyty, którą sami kupiliście. Zablokujemy może jeszcze urządzenie. Ci oczywiście, którzy mają z Was jakieś kosmate dusze, to pobrali sobie z internetu wersje nielegalne i te pliki chcecie importować do programu iTunes. Pokazałem Wam, jak to zrobić, ale drugim, o wiele wygodniejszym sposobem jest po prostu kupienie sobie tego typu muzyki czy innych plików w sklepie iTunes. Jest to łatwiejsze, mówię z własnego doświadczenia i tak dalej, z poziomu samego urządzenia iOS, niż z poziomu komputera, ale oczywiście z poziomu komputera i samego programu iTunes też jest to możliwe i do zrobienia. Oczywiście nie jest to demonstracja na dziś. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym z jednego bardzo prostego powodu. W momencie, gdy kupujecie sobie aplikację w sklepie iTunes, ona jest już otagowana. Co to oznacza? Oznacza to, że aplikacja posiada wszelkiego rodzaju opisy w samym pliku, zaszyte w jego wnętrzu. To znaczy, kto jest autorem, kiedy album został stworzony, jaki ma tytuł piosenka itd., itd., itd. I to jest w samym pliku zaszyte głęboko. Jeśli my sobie kupimy płytę, zrypujemy ją na dysk, to musimy sobie takie tagi albo opisać już w samej aplikacji, której używamy do ripowania płyty, albo jeśli robimy to na skalę masową, w sensie, że całe albumy chcemy opisać, możemy użyć jakiejś darmowej aplikacji w rodzaju MP3 Tag. Polecam, ja sam używam do opisywania zripowanych płyt,
albo do opisywania, otagowania plików, z których tworzę audiobooki. Oczywiście, jeśli mamy jeden taki plik na przykład, to możemy bez problemu opisać sobie taki plik z poziomu samej aplikacji iTunes. Jeden Flarofte H.E. Dark Libero Kimrio, czas 7.40, Iron Maiden, gatunek 137. Może weźmy ten Iron Maiden. Kontekst memu. Jeśli kliknę sobie menu kontekstowe na dowolnym utworze, informacje. Dochodzę do informacji. Jeśli nacisnę informację, dialog, ok, przycisk. Mam dialog tutaj kilka zakładek. Dialog z zakładkami. Informacje. Informacje. Karta właściwości. Karta właściwości. Karta właściwości. Nazwa sortuj według nazwy wykonawcy. I tak dalej, i tak dalej. Ale nas program, numer sezonu, interesuje pierwsza zakładka. Dialog z zakładkami. Anuluj przycisk. Dialog. Informacje. Informacje. Klarowte, H, E, Dark Libero Kimrio, karta właściwości, nazwa wykonawca, rok wykonawca, albumu, numer... Klarowte, H, E, Dark Libero Kimrio. Najpierw mamy nazwę utworu. Tutaj akurat jest ona błędnie wpisana, bo tutaj się powinna znajdować. Wykonawca, pole edycji, alter. Dalej, zaznaczone wykonawcę. Rok, pole edycji, alter. Rok stworzenia. 2001. Wykonawca, album, pole edycji, alter. Pusta. Wykonawca. Pusta. I tu nie jest wpisane, więc ja sobie wpiszę H-I-M. Kim. Numer ścieżki, pole edycji, altu. Nie mam pojęcia, z jakiego to album pochodzi, ale numer 1. Pusta. Album, pole edycji, alta. Zaznaczone Libero Kim Rio 30119. No. Live Rock in Rio. Numer płyty, pole edycji, altem. Pusta. Numer płyty. Dzieło, pole edycji, i tak dalej, i tak dalej. Kompozytor, pole edycji, altka. Pusta. Komentarze, pole... A to nie jest hymn, przepraszam, to jest Iron Maiden. Pole edycji. Numer ścieżki, pole edycji, wykonawca, album, pole już bym po prostu zrobił babola. I, E, O, N, S, M, zaznaczenie, I, N, dobra, nie będzie, że tak. Numer, spole, album, num, spole, dzieło, B, okej, jeśli wprowadzę tutaj zmiany, najczęściej wystarczy wprowadzić sobie nazwę albumu, nazwę wykonawcy i tytuł utworu. Komentarze, gatunek, część, skład, ok, przycisk. Dochodzimy do klawisza OK. iTunes, muzyka, lista. 1, Flarofte, H, E, Dark Libero Kim Rio, czas 7.40, Iron Maiden, gatunek 137. No, jak słyszymy, nazwa się tutaj znalazła, Iron Maiden. Lista, Iron Maiden 51, 50, Inner Circle 51, Iron Maiden, Jajetasin 50, Iron także Maiden, wszyscy wykonawcy. Wyświetla się, wcześniej nie była tutaj muzyk, czytana. 10, Never Gonna Say I'm Sorry, czas. Teraz lista już jest. I tak w ten muzyk sposób możemy opisywać każdy inny plik. 1, 2, Best for Last. Przykładowo, list, nie wiem, weźmy sobie tutaj S, studiowa album Szczekanie Hamleta, Szczekanie Hamleta naszego pieska. Hamol 01, czas 18. I tu mamy pliki Hamol 01 na przykład. Odtwarzaj Hamol, zastosuj pole sort. Więc znowu wybieram sobie informacje. I tutaj już patrzymy tak. Hamol 01. Hamol 01. H, A, P, J, 0. Odpiszemy sobie Hamel, E, T. T, 01, pusta, 01. Wykonawca, pole edycji, wykonawca. Zaznaczone, Piotr Witek, Tołuch. Tu jest akurat informacja, na jakim urządzeniu zostało to nagrane, czyli na iPodzie, rok, pole edycji, alter, pusta. Wykonawca, album, pole edycji, alto, pusta. Wykonawca, wpiszmy. P, K, Piotr Witek. Numer ścieżki, pole edycji, pusta. Numer ścieżki, pole edycji, alto, pusta. 1. 1. Z pole edycji. Album pole edycji Alta. Zaznaczone Szczekanie album Hamleta. Album to Szczekanie numer, Hamleta. B. Komponent. Gatunek. Część. Ok, przy, i dajemy OK. 1. Hamlet 01. Czas 18. I mamy informację. Hamlet 01. Głosowa. Kto nagrał i tak dalej. Hamlet 02. Czas 17. Piotr Witek Tołuch. 1. Hamlet 01. Czas 18. Piotr Witek Tołuch. Tam oczywiście jeszcze inne opcje są do zmieniania i tak dalej, ale to tylko tyle chciałem Wam zademonstrować celem opisywania sobie samodzielnego tagów w aplikacji iTunes. Teraz już pomalutku zmierzając do końca naszej dzisiejszej audycji, chciałbym Wam zademonstrować tworzenie dzwonków. Gdzie mamy te dźwięki? Mamy tutaj dźwięki. Dźwięki 4 z 5, poziom 2. Dźwięki są. Dźwięki lista, poziom 1. I możemy sobie tutaj zobaczyć, jakie dzwonki tworzyłem. Czas 2.
Inglebels, dla mojego telefonu. Czas 30. Le Hamselise, czas 7. Madame Smith, więc czas 20. Dzwonki będę chciał sobie moja Angelika, czas Nokia gitarowy zmieniać, czy tam dodawać jakieś dzwonki. Źródła widok drzewa. Poziom 2, dźwięki 4. Muzyka 1 z 5, więc poziom 2. W tym celu musimy sobie wybrać jakiś utwór, z którego będziemy chcieli zrobić dzwonek. Powtarzać, pomieszać, nowa lista. Wszystkie jeden album 51. Nie z albumu teraz, tylko z wykonawców. Jeszcze raz wejdźmy ten Iron Maiden. Najpierw widzimy na liście. Mówi nam tutaj NVDA, że ma ponad 7 minut czas trwania. My musimy sprawić, aby dzwonek nie był dłuższy niż 35 minut. Różne są opisy w internecie, jak tworzyć dzwonki, ale my robimy to w następujący sposób. Ustawiamy się na wybranym utworze, na liście. Wchodzimy sobie w menu kontekstowe, wybieramy pozycję informacje, czyli to samo, co wcześniej robiliśmy. Ok, przycisk, anuluj, dialog minus 100. Przechodzimy sobie na zakładkę opcje. I tabulatorem rodzaj multimediów, ocena pole dochodzimy czas początkowy, pole do pozycji oznaczone alt-c. Czas początkowy. Możemy sobie to tej pozycji nie zaznaczać albo zaznaczać. Z własnego doświadczenia powiem, że jeśli jej nie zaznaczymy, to czasem dzieje się tak, że utwór, jaki stworzymy sobie, dzwoneczek, on po prostu nie będzie dostępny na urządzeniu iOS. Zobaczymy, jak to będzie w tym przypadku. Na razie pozostawimy niezaznaczone. Pole edycji zaznaczone. Czas końcowy, pole wyboru nieoznaczone, alta. Czas końcowy nie może być dłuższy niż 35 Spekcja. Sekund. Oznaczone. Zaznaczam sobie tą pozycję. Pole edycji zaznaczone 7, 4, 0, 2, 5, 1. 7, 2, 7. Więc 7 2, zamieniamy 0, na 0 minut. 0, 2, 4, 0. 40 4, sekund. 0, 4, na 3, 30 sekund. 0, 3, 0, 2, 5, 1. I tam jakieś jeszcze robaczki po przerwie. Czas koń, pole edycji. Czas może początku, jednak ocena, pole edycji, zaznaczmy czas sobie ten czas sesja, początkowy. Oznaczyć pole edycji. Zaznaczone. Czas końcowy, pole wyboru oznaczone, alt, pole okay. edycji. Zapamiętaj. I po prostu klikamy klawisz. Ok, przycisk. Ok. Tunes. Muzyka, lista. 1, Fear of the H, E, Dark River, Rock in Rio, czas 7:40. Teraz, jeśli stoimy na tym samym utworze, to wybieramy sobie z menu kontekstowego. Informacja, ocena rozwijane, pokaż w eksplorator, pobierz okładkę, pobierz nazwy ścieżek N. Konwertuj znaczniki i resetuj, utwórz wersję dla AAC. Wybieramy z menu kontekstowego pozycję utwórz wersję dla AAC. Reset, utwórz wersję dla AAC. Dajemy Enter. I tunes. Muzyka, lista. Odtwarzaj docelowy. Słyszymy, że iTunes utworzył nam nowy plik. Jak zejdziemy strzałką w dół, słyszymy, że czas trwania w tym przypadku to jest 29 sekund. Możemy go sobie odtworzyć, ten plik, ale zanim to zrobimy, kontekst menu. Znowu menu kontekstowe i wybieramy sobie pozycję pokaż w eksploratorze Windows. Otwieramy w tradycyjnym eksplorerze Windows. Mamy tą pozycję i zmieniamy sobie rozszerzenie. Zaznaczone 01 VR pusta A 4. 4A na 4R. Zmień nazwę dialog. Jeśli zmienisz rozszerzenie nazwy pliku, plik może stać się niezdatny do użytku. Ale my chcemy zmienić, więc zmieniamy. I teraz na tym pliku dajemy Enter, aby go uruchomić w programie iTunes. Plik jest odtwarzany, możemy go sobie zatrzymać. Wyjdziemy sobie do źródeł i damy klawisz D, żeby przeskoczyć na dźwięki.
I wchodzimy w dźwięki. Dźwięki lista. Poziom 1. Nieprawidłowe miejsce. Moja Angelika. Czas 40. I szukamy naszego utworu. El Maria Hit. Flarote. H. E. Dark River Okim Rio. Czas 20. Mamy nasz dzwonek. Album River Okim Rio 3. Czyli teraz nie pozostaje nam nic innego, tylko przejść na urządzenie. Zakupione w Piotr Witek. Poziom 2. Piotr Witek iPhone. Bateria. Piotr Witek iPhone. Tutaj sobie zaznaczamy do synchronizacji. Dźwięki, przycisk opcji, nie ozna, spacja, oznaczone. Dźwięki. Muzyk, film, program, ksiąg, zdjęć, synk, dźwięków. Syn, cel, ringtone, tutaj nie omawiam już tych wszystkich opcji synchronizacji. Zdjęcia 0, programy 2, książki 0, inne 0, wolne 8, synchronizuj. Albo wybieramy sobie z menu plik, synchronizuj, albo pasek pojemności tekst. Po prostu przycisk synchronizuj. Spacja i tunes. I w tym momencie odbywa się synchronizacja. Tunes. Wycisz przycisk, głośność, max, głos, sekcja, synchronizuje notatki, tekst. Zatrzymaj przycisk i tunes. Wycisz przycisk. I wszystko zostało w tym momencie, wszystkie dźwięki zsynchronizowane. Skoro już pokazaliśmy, jak synchronizować dzwoneczki, jak dzwoneczki tworzyć, nie będziemy już drugiego dzwonka tworzyć, pokażę teraz jeszcze szybciutko, jak tworzy się książki audio. W tym celu, wiadomo, książkę audio albo sobie gdzieś tam kupujemy, oczywiście możemy sobie kupić w iTunes czy w App Store książki audio, jest ich dość sporo, czy na przykład gdzieś tam w audiotece i tak dalej, ale w tym przypadku ja często tworzę książki audio z plików tekstowych, wykorzystując do tego program odczytu ekranu i takie pliki zapisuję potem w MP3, tnę na kawałki i w ten sposób powstają mi całe książki audio. I taką też książeczkę audio sobie przygotowałem. Muzyka 1 z 5, poziom 2. Więc najpierw musimy taką książkę dodać sobie do naszej biblioteki, więc ponownie dodaj folder do biblioteki. Dodajemy. Wybieramy sobie ten katalog. Nowy folder, przycisk altu. Ok, przycisk, anuluj widok drzewa. Himacowski Sandrare 2 z 5 poziom, Larni Matti, piękna świniarka 3 z 5 poziom. Może tutaj pięknie brzmiąca nazwa, piękna świniarka. Wybieramy sobie. I tunes. Cały album został dodany do biblioteki. My go sobie oczywiście wybierzemy. Nowa lista utworów, przycisk. Z listy. Wszystkie jeden album 51. Albumów. Wszystkie jeden album 51, Liver Okim Rio 3.0. Aha, bo tu jeszcze wykonawca jest, więc trzeba wykonawcę. Acowski, Centra, na wszystkich. Dark Garden, Gemini 51P. Piękna Swiniarka 50. Piękna Świniarka. Muzykalista. Piękna Swiniarka, czas piąta. Piękna Swiniarka, czas piąta. Piękna. Utworów jest kilka. Sprawdźmy, czy działa. Działa, więc co teraz? Bardzo podobnie jak przy tworzeniu i to dzwonków i samych jak gdyby playlist. Co to oznacza? Oznacza to, że po prostu dajemy Ctrl A, żeby zaznaczyć wszystkie utwory składające się na daną książkę audio. Naciskamy menu kontekstowe i wchodzimy w informacje. My chcemy zmienić informacje dla kilku pozycji, więc wybieramy tak. Informacje o wielu rzeczach, dialog, pole edycji. Informacje o wielu rzeczach, fajne. Ponownie przechodzimy na opcje. Karta właściwości, program, numer sezonu. Wideo. Tu wideo. Karta informacja. Wideo. Karta sortowania. Sortowanie. Opcje. Opcje. Karta właściwości minus 100, brak 100. Ustawienia korektora. Rodzaj multimediów. Lista rozwijana, muzyka zwinięta. I tutaj mamy pozycję rodzaj multimediów. Możemy sobie tutaj wybrać. Teledysk. Muzykę, teledysk, film. Program CV. Program. Podcast. Podcast. Unesu. Książka audio. I książkę audio. Książkę audio nas interesuje, więc to zostawiamy. Część składanki. Zapamiętaj pozycję. Lista rozwijana, niezwinięta. Zapamiętaj pozycję.
wybieramy tutaj tak. Mieszając album z ciągłym. No i dajemy OK. W tym momencie jak gdyby dodawane są kolejne znaczniki do wszystkich plików i nasza książka audio zostaje przeniesiona z biblioteki iTunes do zakładki, do źródeł książki, tam gdzie mamy książki. Niezaznaczone. Pozycja słońca. Pozycja słońca. Pozycja słońca. Pozycja słońca. Gdzie jest niezaznaczone. Nasza... T, H, E, mam indek. Piękna Let's świniarka. Trevor. Nieprawidłowe miejsce. Prawa własności intelektualnej. Nieprawidłowe miejsce. 1000 D, pliki. Ministerialny. Magazina 2. Nieprawidłowe miejsce. PRR. Nieprawidłowe miejsce. Ekwal finalowo. Nieprawidłowe miejsce. PRR. Ekwal. Piękna świniarka. Matilarni. No i mamy tutaj piękną świniarkę. Poziom 1. Którą w momencie, jak wybierzemy sobie znowu nasze urządzenie. Program dźwięki radio i tunel zakupione. Poziom 1 urządzenia rozwinięty. Poziom 2 Piotr Witek i Fona. I wybierzemy sobie pozycję dźwięki muzyka. Książki. Programy książki przycisk opcji nie spacja. Oznaczone. Zdjęcia synchroniz książ. Synchronizuj książki pole wyboru oznaczone. Książek. Synchronizuj książki audio pole wyboru oznaczone. Synchronizuj książki audio oznaczone. Synchel, synth, pasek pojemność audio 1, zdjęcia 0, programy 2, dojdziemy 0, do inne 0, przycisku 8, synchronizuj. Proszę stacja bardzo. iTunes. Więc odbywa się wycisk, synchronizacja. Być pokaż nowa lista iTunes. Inne 0, książki 0, wycisz głośność max, głoś, sekcja LC, wycisz przycisk. No i głośność też słuchak 100%. Nie zdążyłem wam pokazać, jak się to. Przycisk. Jak wyglądają komunikaty o synchronizacji, ale w tym momencie możemy sobie sprawdzić, czy nasza książka, aby na pewno się synchronizowała. Odblokuj. Muzyka. Iron Maiden. Fear of the Dark. Głośność 94. Zwiniemy sobie nasze wcześniejsze playlisty. Zaznaczone. Listy. Karta. Wykonawcy. Utwory. Albumy. Karta więcej. Karta. Wybierzemy kartę więcej. Składanki. Twórcy. Listy. Twór. Skład. Podcast. Książki audio. Książki audio. Książki audio. Pozycja słońca. Lena Plansonen. To jest jedna książka. Lena Plansonen. Piękna świniarka. Matilarni. I nasza piękna świniarka też została dodana, więc jakby piękna, odtwarzane. Szukaj. Ktoś piękna świniarka, piękna świniarka, chciał świniarka, sobie teraz matilarni posłuchać, nie ma najmniejszego problemu. Można sobie posłuchać takiej książeczki. Ekran zablokowany. Wydaje mi się, że tyle prezentacji wystarczy. Podsumowując dzisiejszą audycję, szczególnie dla osób, które pierwszy raz mają do czynienia z programem, czy w ogóle jakimkolwiek programem firmy Apple, należałoby chyba użyć słów jednej z pierwszych reklam Apple, czyli Think Different. Po prostu myśl inaczej. Korzystając z produktów Apple, do tego sposobu działania czy też pracy po prostu trzeba się przyzwyczaić. To jest zupełnie inna filozofia tworzenia menu, tworzenia aplikacji itd., itd. To trzeba poznać i albo polubić i się na to przestawić, albo po prostu tego nie używać. Pamiętam, jakie sam kiedyś miałem problemy, jak było to dla mnie irytujące, gdy próbowałem w programie iTunes odnaleźć opcję odpowiadającą za nagrywanie płyt z muzyką. Nijak nie mogłem tego znaleźć. W końcu musiałem poszukać informacji w internecie. No i odpowiedź na moje problemy okazała się banalnie prosta. W programie iTunes przykładowo w ogóle nie ma menu dotyczącego nagrywania w sytuacji, jeśli nie chcemy nagrywać. Jeśli chcemy nagrywać płytę i włożymy czystą płytę do napędu komputera, w tym momencie w programie iTunes pojawia się menu odpowiadające za nagrywanie płyt. Jest to po prostu zupełnie inna filozofia. Myślę, że to tyle na dziś. Wszystkim dziękuję za uwagę. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania związane z tym lub innymi odcinkami Tyflo Podcastu, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub za pośrednictwem mojej prywatnej strony www.tyflopodcast.net.
piotr@neostrada.pl. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.